Iskra wychodzi z Polski. Ty nią jesteś. I ja, i on, i ona, i my, i wy, i oni. Wszyscy jesteśmy światłem. Wszyscy jesteśmy iskrami. W naszych wnętrzach światło wibruje kolorami tęczy. We wszystkich naszych ośrodkach energetycznych, nazywanych popularnie czakrami. Ci, którzy widzą, a jest ich na szczęście coraz więcej, obserwują te kolory u innych. Widzą ciała subtelne i ośrodki energetyczne. Dzięki temu na przykład diagnostykę problemów zdrowotnych u człowieka można robić błyskawicznie. Wystarczy trafić do takiej osoby, która widzi i dzięki temu wie, co trzeba zrobić. Jaką terapię zaordynować, aby problem zdrowotny ustąpił. Takich terapeutów jest już wielu. Nie wszyscy mówią, co widzą, ponieważ nie chcą narazić się na ostracyzm społeczny. Każdy naturoterapeuta, który rzeczywiście pomaga innym, przede wszystkim z potrzeby serca, zaczyna otrzymywać taki lub podobny dar od źródła miłości. Takie to są czasy. Tak szybko podnosi się nasza zbiorowa świadomość i umiejętności rozpoznawania problemów w naszym ciele fizycznym i eterycznym. To jeden aspekt oddziaływania światła. Ta iskra wychodząca z Polski to również nasza zbiorowa, narodowa świadomość, która podnosi się nieustannie i bardzo szybko. My, Polachy, jesteśmy wyjątkową zbiorowością świadomych siebie ludzi. Wyjątkową na tle innych nacji. Jesteśmy nadzieją dla tych, którzy zostali zwiedzeni i ukłuli się w ramię, a teraz budzą się ze złego snu. Dla wielu to przebudzenie odbędzie się już po drugiej stronie rzeczywistości. Inni już nigdy po pierwszych doświadczeniach z pomidorowaniem nie zaryzykują szczypawy, ani nie dadzą zrobić krzywdy swoim dzieciom. Iskra wychodzi z Polski. Budzimy siebie i innych. Odrzucamy eksperymenty medyczne. Wyzwalamy siebie i innych z niewoli głupoty. Pozdrawiam słonecznie. Wedamir.